edukację? Biorą to szkoły podstawowe z terenu powiatu kamiennogórskiego. Dzisiaj możemy zobaczyć rywalizujących zawodników ze szkoły podstawowej. Krzeszowie w Pisarzowicach oraz szkoły podstawowej Nowa w Kamiennej Górze. Co jest nagrodami? No tak jak co roku, jest główną nagrodą jest puchar do łańcukierków. Jest to puchar walczą zawodnicy o puchar starosty. Jakie dzieciaczki biorą udział, które szkoły, klasy? Są to klasy pierwsze, drugie i trzecie. Każdy z nich walczą w 5 konkurencjach. Skomplikowane te konkurencje? To znaczy staraliśmy się ułożyć te poziom trudności tak, aby był dobry dla każdego poziomu, każdej kategorii wiekowej. Są od najprostszych, można powiedzieć, do takich najtrudniejszych.